Теперь, что касается вот тех событий. Nie należy oceniać tamtych wydarzeń z pozycji współczesności, lecz z perspektywy ówczesnego świata. Rozwój nauki oraz ludzka niezdolność do budowania relacji sprawiły, iż żyjemy w najniebezpieczniejszym okresie ludzkiej historii. Doskonale pamiętam swój pierwszy lot nad Kubą. Wyleciałem znad Corpus Christi w Teksasie. Po prawej miałem półwysep Yucatan, rozświetlony promieniami wschodzącego słońca. Pamiętam też, jak pięknie wyglądała Kuba. Pomyślałem, że to cudowne miejsce jest dla mnie tak niebezpieczne. W październiku 1962 roku byliśmy o krok od końca świata. To nie fantazja ani spekulacje. Niemal do tego doszło i miało wszelkie szanse dojść. Mogła wybuchnąć wojna jądrowa, w której nie byłoby zwycięzcy. Zginęłaby większość mieszkańców Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, a może i całej planety. Długo mówiliśmy, że zbliżamy się do krawędzi wojny i oto nagle się tam znaleźliśmy. Nie mieliśmy pojęcia, co robić dalej. Wierzcie mi, to było potworne. Owszem, był to niebezpieczny moment. Dopiero z czasem zdałem sobie sprawę, że mogło dojść do katastrofy na skalę światową. Musimy poznać historię kryzysu kubańskiego, by nigdy więcej tego nie powtórzyć. O losie całej planety decydują ludzie nie w pełni racjonalni i reagujący w nieprzewidywalny sposób. Kryzys kubański ukształtowały osobowości trzech przywódców. Każdy z nich był pewien, że jeśli wybuchnie wojna, nie uda się jej zatrzymać. Ówczesne arsenały nuklearne pozwalały zetrzeć ludzką cywilizację 1000 razy. Kryzys kubański. Widmo atomowej zagłady. Rankiem we wtorek 16 października zadzwonił prezydent. Poprosił, bym natychmiast przyjechał do jego biura. To był pierwszy z 13 dni, które historycy nazywają najgroźniejszym momentem w historii ludzkości. Na ślad sowieckich rakiet na Kubie natrafiły samoloty zwiadowcze U-2, latające na wysokości 21 tysięcy metrów. Nie wiedzieli, co to za rakiety, więc poprosili mnie o pomoc. Analityk stwierdził, że są dłuższe niż typowe pociski ziemia-powietrze. Pokazałem mu fotografie z parady SS-4 na ulicach Moskwy. To one, powiedział. Zapytałem, czy jest pewien. Tak, jestem. To był szok. Zrobili to skrycie i szybko. Trzeba wiedzieć, że John Kennedy był opanowany i oszczędny w słowach. Powiedział tylko,
Okłamali nas. Przez cały czas trwania kryzysu przygotowywałem informacje i notatki dla prezydenta. Byłem o krok od niego i nie mogłem sobie pozwolić na pomyłkę. Czy są gotowe do odpalenia? Nie. Możemy stwierdzić, ile czasu potrzebują na przygotowanie? Nie. Mamy powody sądzić, że głowice nuklearne jeszcze nie dotarły na miejsce. To niezwykle ważna okoliczność. Fotografie świadczące o instalacji sowieckich wyrzutni na Kubie były ogromnym zaskoczeniem. Były też zawstydzające. Kennedy dał jasno do zrozumienia, że na to nie pozwoli. Chruszczow powinien był zrozumieć, ale nie zrozumiał. Dlaczego to zrobił? Nie wie, że ryzykuje wybuch wojny? Tę historię tworzyli ludzie, a nie rządy. Chruszczow miał ponad 70 lat, a Kennedy był najmłodszym amerykańskim prezydentem. Chruszczow był synem ukraińskiego chłopa, Kennedy milionera. Żyli na dwóch różnych planetach. Kennedy wierzył w swój dar oczarowywania ludzi. Chruszczow był pierwszym przywódcą, którego nie udało się oczarować. Rozmieszczenie sowieckich rakiet na Kubie nie było nielegalne. W końcu Stany Zjednoczone wysłały swoje rakiety do Turcji, praktycznie na granicy Związku Sowieckiego. Chruszczow chciał zniwelować psychologiczną przewagę Stanów Zjednoczonych, których rakiety były tak blisko Moskwy, rozmieszczając swoje tuż przy brzegach Florydy. Chruszczow miał Kennedy'ego za słabe uszy. Myślał, że młodemu amerykańskiemu prezydentowi zabraknie cojones, jak mawiają Kubańczycy, by przeciwstawić się sowieckiej inicjatywie. Popełnił jednak błąd. Nie znał Kennedy'ego tak dobrze, jak mu się wydawało. Zapominamy o żelaznej kurtynie. Po obu jej stronach funkcjonowały przeciwstawne wizje świata. Z amerykańskiej perspektywy Związek Sowiecki był imperium zła. Z sowieckiej zła była Ameryka. Kennedy wściekł się, kiedy dotarła do niego informacja o sowieckich rakietach. Nie zastanawiał się, czy zaakceptować status quo, tylko jak pozbyć się tych pocisków. Panie prezydencie, w pierwszej kolejności powinniśmy opracować plan ataku. Następnie przeanalizować konsekwencje. Nie potrafię przewidzieć, jak będzie wyglądał świat po tym, gdy uderzymy w Kubę. Rozważając możliwość bombardowania, Kennedy nie wiedział, z jaką precyzją uderzą amerykańskie samoloty. Co, jeśli Sowieci odpalą choćby jedną rakietę? Jedna rakieta wystarczy, by zabić setki tysięcy ludzi. Oczywiście, że byłoby ciężko. Związek Radziecki miał wprawdzie ogromne terytorium i Amerykanom nie wystarczało pocisków, by pokryć cały kraj. Małe to pocieszenie, bo i tak nikt by się nie uratował. To byłby koniec świata. Nuklearny arsenał Stanów Zjednoczonych był 17 razy większy od sowieckiego. Jednak w tym wypadku ważniejsza była gotowość do poniesienia strat. Dla amerykańskiej administracji nie do przyjęcia była nawet jedna głowica spuszczona na duże miasto jak Nowy Jork, Waszyngton czy Chicago. Związek Sowiecki zostałby zniszczony, a my stracilibyśmy 1/3 populacji. Jeśli komuś się wydaje, że to zwycięstwo, to stracił kontakt z rzeczywistością.
left the world of reality. Doradca Kennedy'ego zapytał, jak potoczyłaby się wojna jądrowa, kto by wygrał? Generał Parr odparł, zwycięstwem będzie, jeśli przeżyje para Amerykanów i jeden Rosjanin. Lepiej mieć pewność, że w tej parze będzie kobieta i mężczyzna, odpowiedział doradca. To skrajnie niebezpieczna strategia w epoce atomowej. Można pomyśleć, że ostatnią rzeczą, jakiej ktokolwiek by sobie życzył, jest doprowadzenie światowych potęg na skraj wojny. Przegrana oznaczałaby katastrofę. Panie prezydencie, sytuacja jest bardzo poważna. Nikt nie spodziewał się, że Sowieci pójdą tak daleko. To niesamowita historia. Pod nosem amerykańskiego wywiadu Sowieci przerzucili na Kubę 42-tysięczny kontyngent wojskowy, niezliczone ilości amunicji oraz rakiety atomowe. To był majstersztyk. Zrobiono wszystko, by zamaskować transport i jego cele. Zabroniono nam pisnąć o tym słowem, nawet przez sen, nie mówiąc już o informowaniu rodzin. Warunki były bardzo trudne. Po 50 ludzi na pokładzie, 300 na jednym statku. Spali na piętrowych łóżkach w strasznym upale. W dzień nikomu nie wolno było wychodzić na pokład. Warunki przypominały transport więźniów. Na domiar złego przez całą drogę nękały nas sztormy. Muszę przyznać, że było ciężko. Nas sztormiło, i to резко усугубило нашу ситуацию. Mogę powiedzieć, że mnie bardzo ciężko przyszłości. Potem soldat jest soldat. Co zrobić? Taki los żołnierza. Każą się przebrać, to się przebierasz. Każą atakować, atakujesz. Każą uciekać, uciekasz. Przyjmowaliśmy to jak coś naturalnego. Nie wyzywało отрицательных emocji. Sukces operacji wojskowej opiera się na zaskoczeniu. Ojciec zastanawiał się nad kolejnym ruchem. Chciał wysłać Amerykanom mocny sygnał. Nie atakujcie Kuby, to nie żarty. Kuba działa na amerykańskich przywódców jak księżyc na wilkołaki. W stosunkach z nią nie potrafimy myśleć racjonalnie. W 1959 roku na Kubie wybuchła rewolucja pod wodzą Fidela Castro. Rok później Castro ogłosił wyspę państwem socjalistycznym i sprzymierzeńcem Związku Sowieckiego. Wcześniej Kuba była dla Amerykanów miejscem rozrywki. Przyjeżdżali tu dla kasyn, nocnego życia i przepięknych plaż. Wielu uważało ją za swego rodzaju przedłużenie Stanów Zjednoczonych. Od końca 1960 roku oczekiwaliśmy inwazji.
Logika stosunków amerykańsko-kubańskich wiodła do przekonania, że atak musi nastąpić, a Kuba była gotowa się bronić. Castro widział w Kennedym zagrożenie nie tylko dla kubańskiej rewolucji, ale i samej Kuby. Uważał braci Kennedych za niezwykle ambitnych i nietolerujących porażek. Sądził, że prędzej czy później spróbują powetować sobie przegraną w Zatoce Świń, najeżdżając jeszcze raz, tym razem za pomocą amerykańskiej armii. Dlatego zgodził się na rozmieszczenie rakiet na swoim terytorium, mimo że niosło to ze sobą nowe niebezpieczeństwa. Chruszczow bardzo lubił Castro. W ich relacji było wiele elementów zakochania, zauroczenia, flirtu, a równocześnie brak pełnego zaufania. Próbowali wyczuć się nawzajem i wytyczyć granice swojego związku. Doszliśmy do wniosku, że rozmieszczenie rakiet na Kubie, choć nie było dla nas rozwiązaniem idealnym, przywróci równowagę sił nuklearnych pomiędzy blokiem komunistycznym a imperialistycznym. Castro nie chciał robić z tego tajemnicy. Zwracał uwagę na trudności związane z taką operacją. Amerykańskie samoloty szpiegowskie U-2 latały nad Kubą niemal codziennie. Czy nie lepiej przeprowadzić to otwarcie, podpisując traktat obronny? Fidel nie chciał, by rakiety dostarczono potajemnie. Mieliśmy prawo się bronić, nawet jeśli oznaczało to rozmieszczenie głowic nuklearnych w odległości 150 km od granic USA. Chruszczow uważał inaczej. Powiedział, że gdy wszystkie rakiety znajdą się już na Kubie, Amerykanie i tak się dowiedzą, ale nie będą w stanie niczego zrobić. To był poważny błąd. Od 15 do 22 października John Kennedy trzymał fakt obecności rakiet na Kubie w tajemnicy. Wiedzieliśmy, co knują Rosjanie, ale dopóki oni nie wiedzieli, że wiemy, mieliśmy czas na przygotowanie swojego ruchu. Tego ranka Kennedy zapytał, jakie mamy alternatywy. Militarne, dyplomatyczne, a nawet czy można nie reagować w ogóle, choć osobiście uważał, że społeczeństwo się na to nie zgodzi. Kryzys kubański był dla Kennedy'ego poważnym wyzwaniem. Czar, wygląd zewnętrzny, religia, retoryka oraz wszystkie inne zalety, które wcześniej budowały jego sukces, nagle straciły znaczenie. Nie mógł już na nie liczyć. Został sam na sam z systemem podsuwającym mu najróżniejsze, nieprzemyślane porady. Podczas kryzysu kubańskiego głównym adwersarzem Johna Kennedy'ego był generał Curtis LeMay, szorstki, górowaty wojskowy, który szczerze pragnął rozerwać Kubę na strzępy. Kiedy zapytano LeMay'a, co zrobiłby z Kubą, odpowiedział, usmażyłbym ją, mówił zupełnie serio. LeMay oraz czterej pozostali szefowie sztabów chcieli wojny. Nie widzę innego wyjścia oprócz jak najszybszej interwencji wojskowej. Nie sądzę, by zastosowali broń jądrową, o ile nie są gotowi do globalnej wojny nuklearnej. Problem w tym, że szanse wybuchu wojny rosną z każdym krokiem. Myślę, że Chruszczow nie zaryzykuje wojny dla ratowania takiego durnia jak Castro. Zginą setki Sowietów. Jakie wyjście pozostawimy Chruszczowowi?
Blokada i negocjacje polityczne zostaną przyjęte przez naszych przyjaciół i państwa neutralne jako miękka odpowiedź. Innymi słowy, jest pan w kiepskiej sytuacji. Co pan powiedział? Jest pan w kiepskiej sytuacji. Pan również, tak samo jak ja. Sytuacja była napięta. Kryzys nastał w momencie, gdy w Białym Domu urzędowali politycy bez wielkiego doświadczenia, a generałowie nie byli przesadnie elastyczni. Z każdej strony wyłaniały się słabości. Szefowie sztabów sprzeciwiali się blokadzie, a tym bardziej negocjacjom. Jeden z nich powiedział: powinniśmy zrzucić na Rosjan wszystko, co mamy w magazynach. Brzmiało nieźle i ostro. Kennedy zapytał dowódcę sił powietrznych, czy może zagwarantować, że bombardowanie zniszczy wszystkie sowieckie rakiety. Nie, odpowiedział generał. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zniszczymy większość, a także, że część populacji południowo-wschodnich Stanów zginie w jądrowym kontrataku. Niezależnie ilu ma się doradców, ich opinie często są podzielone, więc prezydent musi podejmować decyzję sam. 22 października o 7 wieczorem czasu wschodniego prezydent wygłosił najbardziej przerażające orędzie w historii. Nikomu nie udało się tak nastraszyć społeczeństwa. Wiedzieliśmy, że będzie mówił o Kubie i że nie będzie to nic dobrego. Ogłosili, że prezydent wygłosi orędzie do narodu. Zapytałem ojca, o czym ma ono być. Myślę, że znaleźli nasze rakiety, odpowiedział. Do tego momentu myśleli, że udało im się utrzymać transport i instalację rakiet w tajemnicy. Teraz sekret się wydał. Poprosił członków Politbiura, aby przyjechali na Kreml. Siedzieli tam i czekali, co powie prezydent. Jeśli ogłosi inwazję, sytuacja stanie się bardzo niebezpieczna. Spodziewano się, że Kennedy zapowie atak. Bardzo ciekawe jest zachowanie Chruszczowa podczas tej sesji. Stracił typową dla siebie krzykliwość i pogróżki. Mówił, że odpowiemy na atak, ale to może oznaczać wojnę w wielkiej skali. W ostatnim tygodniu zdobyliśmy niepodważalne dowody świadczące o tym, że na Kubie powstaje zespół wyrzutni rakiet bojowych. By zatrzymać tę agresję, zarządzamy całkowitą blokadę dostaw sprzętu wojskowego na Kubę. Chciałem w tej mowie pokazać, że jesteśmy gotowi użyć wszelkich środków. Wybieramy jednak blokadę, więc piłka wraca na pole Chruszczowa. Każdy pocisk jądrowy wystrzelony z Kuby w kierunku dowolnego państwa zachodniego będziemy traktować jak atak Związku Sowieckiego na Stany Zjednoczone, na który odpowiemy maksymalnym uderzeniem odwetowym skierowanym w Związek Sowiecki. Mocno powiedziane. To zaledwie początek. Nie chcemy przedwcześnie i niepotrzebnie ryzykować wybuchu globalnej wojny nuklearnej, w której zwycięstwo będzie miało gorzki smak popiołów. Nie zawahamy się jednak podjąć odpowiednich działań, gdy przyjdzie na to pora. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Obie strony weszły na drogę eskalacji.
Orędzie Kennedy'ego miało na celu kilka rzeczy. Jedną z nich było zdefiniowanie problemu z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Sowieci dokonali aktu agresji, zrobili to skrycie, zatem ich intencje są podejrzane. Oprócz tego, Kennedy chciał wysłać Rosjanom bezpośrednią, szybką wiadomość. Szybciej niż mogłaby to zrobić nota dyplomatyczna. Nie można zapomnieć o ograniczeniach technologicznych tamtej epoki. Kanały łączności były niepewne, zarówno między Kubą a Rosją, jak i Waszyngtonem a Moskwą. Była to epoka Sputnika, Telstara i początków komunikacji satelitarnej, ale na Ziemi wciąż używano tradycyjnych sposobów łączności. Sowiecki ambasador w Waszyngtonie wspominał, że kiedy chciał wysłać wiadomość do Moskwy, musiał wezwać posłańca z Western Union, który przyjeżdżał na rowerze i odbierał telegram. Posłaniec odjeżdżał, a w ambasadzie trzymano kciuki, by nic mu się nie stało po drodze do biura telegrafu, gdzie wiadomość była pracowicie przepisywana i wysyłana na drugi brzeg Atlantyku. Tam trzeba było ją jeszcze odkodować. Cały proces zabierał 12 godzin, więc do momentu, gdy wiadomość dotarła na miejsce, sytuacja mogła się całkowicie zmienić. Obwieścił całemu światu fakt istnienia tych rakiet. Sytuacja była krytyczna. Tego samego dnia o 5 po południu Fidel ogłosił stan gotowości bojowej dla całego społeczeństwa. Jeśli wprowadzą blokadę, nasza ojczyzna da godną odpowiedź. Nie ma wątpliwości, że oprzemy się każdej agresji. Potrzebni byli ludzie. Władze potrzebowały naszej współpracy. Nikt nas nie zmuszał, nikt nie wywierał presji. Chcieliśmy bronić siebie i rewolucji niezależnie od ceny. Fidel był doskonale opanowany. Czekaliśmy w pogotowiu. Obserwowaliśmy rozwój wydarzeń. Wygłaszając orędzie 22 października, Kennedy miał nad nami przewagę. Wiedział o znajdujących się na Kubie rakietach, a my nie wiedzieliśmy, że on wie. Z kolei on nie wiedział, czy rakiety były w gotowości bojowej. CIA powiedziało prezydentowi, iż mają podstawy sądzić, że ani jedna głowica nuklearna nie dotarła na Kubę. W rzeczywistości dotarły 162. Współczesna historia zna jedynie dwa przypadki użycia broni nuklearnej. To amerykańskie bomby zrzucone na miasta Hiroshima i Nagasaki. Siła tych ładunków wynosiła od 13 do 20 kiloton. Ładunki, które trafiły na Kubę, były odpowiednio 70 i 140 razy silniejsze. To ona przewyższała mocność tych zariadów w jednym przypadku w 70 razy, w drugim przypadku prawie 140 razy. Blokada została wprowadzona o godzinie 10 czasu wschodniego. Czy rosyjskie statki spróbują ją przerwać i czy nasze okręty je zatopią? Everything comes from something. It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. Starts with one.
24 października amerykańska blokada zaczęła działać. Jednak sowieckie statki wciąż płynęły w kierunku wyspy. Dziesiątki okrętów zajęło pozycje na wodach międzynarodowych wokół Kuby. Napięcie rosło w miarę jak zbliżała się rosyjska flotylla. Perspektywa konfrontacji na morzu stawała się coraz realniejsza. Kennedy i jego doradcy nie wiedzieli, że sowieckim statkom towarzyszą okręty podwodne uzbrojone w torpedy nuklearne. To nie tajemnica. Mieliśmy pełny zestaw uzbrojenia, a w ostatnim momencie załadowano nam po jednej torpedzie jądrowej. W porządku, płyniemy. Nikt nie wiedział, co to jest i jak się z tym obchodzić. Pierwszy raz w historii floty broń jądrowa mogła zostać użyta z rozkazu dowódcy okrętu. Po przykazu komandira podwodnej łódki. Od tego atomu. Sukces rosyjskiej operacji zależał od zachowania ścisłej tajemnicy. Chruszczow sądził, że Amerykanie nie wykryją rakiet, dopóki nie będą one w pełnej gotowości bojowej. Okręty podwodne zostały wysłane bez odpowiedniego przygotowania na wypadek blokady albo starcia na morzu. Siły podległe prezydentowi otrzymały polecenie przechwycenia wszystkich transportów broni oraz materiałów wojskowych zmierzających na Kubę. Instrukcje te będą wykonywane bez wyjątków. Było wiele sytuacji, w których mogliśmy użyć broni jądrowej. Nie wahałbym się ani chwili. Komitet Bezpieczeństwa Narodowego otrzymał wiadomość, że w ostatnim momencie sowieckie jednostki zawróciły. Sekretarz stanu Dean Rusk powiedział wówczas: mierzyliśmy się wzrokiem i przeciwnik mrugnął. Nie była to prawda. Gdy ogłosili blokadę morską i Kennedy wysłał amerykańską marynarkę w okolice Kuby, Chruszczow zwyczajnie się przestraszył. Blokadę Kuby, to конечно Chruszczow просто-напросто серьезно испугался. I on oddał przykaz. Wydał polecenie, by zatrzymać nasze statki i nie naruszać blokady. Warto pamiętać, że podczas kryzysu kubańskiego wokół sowieckiej przestrzeni powietrznej krążyły eskadry amerykańskich B-52 niosące ogromne ilości bomb. Wyobraźcie sobie, że jesteście na miejscu Chruszczowa. To musiało być przerażające. Dostarczył tam rakiety i głowice. Nie tyle, ile by chciał, ale to wystarczało. Biały Dom odbiera sprzeczne sygnały i oczywiście nie ma bezpośredniego kanału łączności z Chruszczowem. Z jednej strony widzą, że statki zawracają. To jest zrozumiałe. Z drugiej strony na Kubie trwa budowa wyrzutni. W co grają Sowieci? Czy w sowieckim rządzie doszło do rozłamu i tak samo jak w Białym Domu, jastrzębie ścierają się z gołębiami? Nie wiedzieli tego i nie mogli wiedzieć. Tymczasem Chruszczow próbował skalibrować ryzyko. Zdecydował, że nie będzie narażał transportu dużych rakiet na otwartym morzu i nakazał odwrót. Nie porzucił jednak swego głównego planu. Atmosfera była ciężka, ale nastroje bojowe.
Ludzie zachowywali spokój. Wiedzieliśmy, że nie pozwolimy Amerykanom tu wrócić. Jeśli wylądują, natrafią na zdecydowany opór. Powiedzieli, by bronić swoich ulic czymkolwiek się da, choćby pałkami i kamieniami. Zamierzaliśmy tak właśnie zrobić. Castro zaczynał się złościć. Kennedy zarządził prowadzenie rozpoznania z małej wysokości. Chciał mieć dokładniejsze dane. Samoloty latały tuż nad czubkami drzew. Miały przypominać o sile Amerykanów i dać sygnał, że jeśli tylko zechcą, atak nie będzie dla nich problemem. Nadlecieliśmy nad bazę rakiet tak szybko, że musieli być zaskoczeni. Widziałem w dole żołnierzy, przygotowane przez nich wyrzutnie, samochody, budynki, magazyny i pełno siatek maskujących. Latali tak nisko, że widzieliśmy twarze pilotów. Nie było jednak rozkazu otwarcia ognia, więc ani Kubańczycy, ani Sowieci nie strzelali. Oczywiście nie można długo tolerować takiej sytuacji. Demoralizowało to żołnierzy. Broń jest po to, by strzelać do przeciwnika, gdy narusza granicę. Mogliśmy wysłać myśliwce i ostrzelać te wyrzutnie. Mogliśmy zbombardować je z małej wysokości. Nie wiedzieli, czego się po nas spodziewać. Tymczasem my tylko robiliśmy zdjęcia. To nie było przyjemne. Nie wiedzieliśmy, po co wysyłają samoloty i czy nie zaczną zrzucać bomb. Mogli to zrobić w każdej chwili. Nikt nie wiedział, czy i kiedy zaatakują. Dowódca eskadry zabrał wywołany film, a już następnego dnia nasz ambasador przy ONZ, Adlai Stevenson, za pomocą tych zdjęć pokazał światu, że na Kubie znajdują się sowieckie rakiety. Ambasadorze Zorin, czy zaprzecza pan, że Związek Radziecki rozmieścił i wciąż rozmieszcza na Kubie pociski średniego i pośredniego zasięgu? Otrzyma pan odpowiedź w stosownym czasie. Jestem gotów czekać na nią do końca świata, jeśli taka będzie pańska wola. Z tyłu sali rozstawiamy sztalugi. Mam nadzieję, że będą dobrze widoczne dla wszystkich. Widać ich na zdjęciach tak blisko, że można rozpoznać poszczególnych ludzi. San Cristobal, Kuba, na południowy zachód od Hawany. Zdjęcia miały pokazać światu, że mamy powody do ingerencji na wypadek, gdyby faktycznie trzeba było zniszczyć wyrzutnie. Rakiety znajdowały się o 150 km od naszych wybrzeży i miały w zasięgu wszystkie duże miasta Stanów Zjednoczonych. Gdyby Amerykanie przekroczyli cienką linię dzielącą pokój i wojnę, doszłoby do straszliwej tragedii. To naверное произошла бы страшная трагедия. Stany Zjednoczone nie wiedziały, że na Kubie znajdują się również taktyczne pociski jądrowe. Była to broń bliskiego zasięgu, przeznaczona do odparcia inwazji. Jeśli doszłoby do ataku, broń ta zostałaby prawdopodobnie użyta. Nikt nie zakwestionowałby polecenia. My, żołnierze, nie myślimy o polityce. Inaczej z armii zrobiłby się kołchoz. Jeśli przychodzi rozkaz, wykonujemy go. Starlibyśmy ich z powierzchni ziemi. Taktyczne pociski zmiotłyby ich eskadry, okręty i lotniskowce. To najbardziej prawdopodobny finał. Thank you.
W drugim tygodniu kryzysu napięcie stale rosło, zbliżając się do kulminacji. October 27th. 27 października nazwano Czarną Sobotą. To był 13 i najniebezpieczniejszy dzień kryzysu kubańskiego. Zaczęły dziać się rzeczy, których ani Chruszczow, ani Kennedy nie przewidzieli i nad którymi nie mieli pełnej kontroli. Złe wiadomości zjawiały się jedna za drugą. Na początku porannego zebrania rozdano nam kopię listu, który przyszedł od Chruszczowa poprzedniego wieczora. Był bardzo osobisty i emocjonalny. Trochę kręcił, ale pomiędzy wszystkimi pogróżkami i wykrętami można było dostrzec wolę szukania wyjścia. Chruszczow czuł, że znalazł się w złej pozycji. Miał też poczucie winy za całą tę aferę. Można zobaczyć, że zmaga się z wizją wojny nuklearnej. Analizuje sytuację i oczami wyobraźni widzi rosnące grzyby atomowe. List nie był redagowany. Napisał dokładnie to, co czuł, co myślał o świecie i o przyszłości naszych krajów. Dał wyraz niepokoju, że możemy zrobić pierwszy krok w kierunku zagłady. Zdawał sobie sprawę ze skutków wojny jądrowej. Był nią przerażony, tym bardziej, że pamiętał jeszcze drugą wojnę światową. Wiele razy powtarzał, że to, co widać na filmach i w książkach, nie zbliża się nawet do rzeczywistości. Prawdziwa wojna jest znacznie bardziej krwawa, niebezpieczna i brudna. Musimy jej unikać, na ile to tylko możliwe. Siedzieliśmy za stołem, zastanawiając się nad odpowiedzią, kiedy dostarczono nam kolejny list. Ten nie był w ogóle osobisty. Brzmiał, jakby napisało go Kolegium Wojskowych w Moskwie. Żądano w nim, byśmy pierwsi wycofali rakiety z Turcji. Jak można negocjować z kimś, kto zmienia ofertę, zanim jeszcze usłyszał odpowiedź i natychmiast upublicznia warunki? W Moskwie musiało dojść do zmiany układu sił. Stoi za tym Politbiuro. Amerykanie nie mogli zrozumieć, dlaczego z korespondencji wyłania się dwóch różnych Chruszczowów. Drugi list został przeczytany przez moskiewskie radio. Już nie wystarcza im obietnica pozostawienia Kuby w spokoju. Teraz chcą, by Amerykanie zdemontowali własne wyrzutnie. Dlaczego Chruszczow wysłał dwa listy? Czy liczył na otrzymanie lepszych warunków? Biały Dom zaczyna podejrzewać, że Chruszczow stracił panowanie nad sytuacją, co tylko zwiększa niebezpieczeństwo. John Kennedy znajdował się pod ogromną presją ze strony generałów. Im dłużej będziemy zwlekać, mówili, tym bardziej funkcjonalne staną się te wyrzutnie. Powinniśmy atakować natychmiast. Kennedy był sam. Wszyscy prócz niego chcieli odrzucenia propozycji Chruszczowa. Kennedy jednak wolał przeanalizować szansę takiej wymiany. Społeczeństwo przyjmie to jako równorzędne ustępstwa, powinniśmy więc spróbować. Trudno będzie zyskać poparcie świata dla innego ruchu. To było dobre zagranie z jego strony. Jak odpowiedzieć na drugi list, czy w ogóle na niego odpowiadać? W czasie, gdy nad tym debatowaliśmy, przyszedł kolejny raport. Samolot amerykańskich sił powietrznych został wysłany nad Alaskę, by pobrać próbki powietrza. Chcieliśmy sprawdzić, czy Sowieci robili testy broni jądrowej. Chuck Maltsby jest pilotem rozpoznania. Jego zadaniem było jedynie zebrać próbki.
Pech sprawił, że w Czarną Sobotę Maltsby zrobił poważny błąd nawigacyjny. Oślepiła go zorza poranna i zamiast wykonać zwrot o 180 stopni ku Alasce, poleciał prosto nad terytorium Sowietów. Z nadbieguna północnego każdy kierunek prowadzi na południe. Pilot leci w stronę Moskwy, ale słońce pokazuje mu się w innym miejscu niż powinno. Rzucił z siebie: jasna cholera, co teraz? W dole pojawia się ląd, sowieckie terytorium, a wszystko to 27 października. Sowieci patrzą na niego i łatwo zgadnąć, co myślą. Maltsby słyszy rosyjską muzykę w radioodbiorniku i rozumie, że jest nad Związkiem Sowieckim, a nie Alaską. Zawraca i odlatuje ścigany przez 2 mile. Nie ma wystarczająco dużo paliwa. Ledwo udaje mu się przelecieć cieśninę Beringa. W gabinecie zapadła martwa cisza. Zawsze znajdzie się sukinsyn, którego nie dopuszczą do głosu. Później dowiedziałem się, że to stare przysłowie z marynarki. Wtedy nie wydało nam się zabawne. Ojciec często powtarzał, że musimy zapobiec pierwszemu wystrzałowi. Po nim kontrola nad sytuacją przejdzie z naszych rąk. Miał na myśli swoich i amerykańskich polityków w ręce wojskowych i to oni będą decydować o naszym losie. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. 27 października dostaliśmy rozkaz wykopania indywidualnych okopów, by kryć się podczas bombardowania. Wiedzieliśmy, że to oznacza kłopoty. Fidel Castro poszedł do Rosjan i powiedział: macie rakiety ziemia-powietrze na całej wyspie. Możecie zestrzelić te U-2. Stacjonujący tam Rosjanie pomyśleli: ma rację. Jeśli zaczną bombardować, będziemy tak samo martwi jak ci Kubańczycy. Sowieccy wojskowi na wyspie sądzili, że przyjdzie im zginąć w nuklearnej wojnie, więc bliżej im było do Castro niż rosyjskiego dowództwa. Fidel Castro traktował nas bardzo dobrze. Kilka razy odwiedził garnizon. Był młody, przystojny i pełen energii. Chwilę z nim porozmawiasz i przestajesz się bać. Potrafił przemawiać nawet 3 godziny. Na samym początku kryzysu wojskowi otrzymali gwarancję, że każda próba zestrzelenia amerykańskiego samolotu szpiegowskiego spotka się z amerykańskim odwetem. Na przykład z bombardowaniem sowieckiej wyrzutni, która otworzyła ogień. O Boże, 27 października, w ten najstraszniejszy dzień mojego życia, dostaliśmy sygnał, że jeden z U-2 nie wrócił na czas. To oznaczało problemy. Zdawaliśmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Wiedzieliśmy, że to się może zdarzyć. Lataliśmy po kolei, każdy miał przydzieloną taką samą liczbę misji. Nikt nie ryzykował bardziej niż pozostali. To zadanie przypadło mojemu dowódcy, Rudiemu Andersonowi. Tysiące razy wracałem do tego myślami. Zadacie jest zadacie. Rozkaz to rozkaz. Trzeba go wykonać tak dobrze, jak się da.
Los sprawił, że znalazłem się na końcu tego łańcuszka. Ostatniemu u tego события. Cel dostał numer 33. Od momentu wykrycia sytuacja rozwijała się dramatycznie i trzeba było coś zrobić. Jeszcze kilka minut i wyszedł bez zasięgu. W końcu przyszedł rozkaz. Zniszczyć cel 33. Nacisnąłem przycisk i pierwsza rakieta wystartowała. Lał tropikalny deszcz, niebo było całkowicie zasnute chmurami. Gra skończona. Byłem jedną z osób niosących trumnę. Osierocił troje dzieci. Najmłodsza córka jeszcze się nie urodziła. Nigdy nie poznała swojego ojca. To bardzo trudne. Nawet dziś, 50 lat później, trudno mi o tym mówić. Moralnie było bardzo ciężko. Oczywiście, że to bolesne. Bardzo bolesne moralnie. Przez długi czas byłem roztrzęsiony. Do dziś noszę tę ranę. Jednak wojna jest wojną. No, wojna jest wojna. Sasza, ja domu ja nie będę wyglądać. Mam nadzieję, że nie wyjdę na mordercę. Po zestrzeleniu U-2 nad Kubą ojciec był bardzo zdenerwowany. Zrozumiał, że wojskowi gotowi są podejmować decyzje bez autoryzacji Moskwy. Zastępca sekretarza stanu Alex Johnson powiedział: Rosjanie pierwsi przelali krew. Czas na nasz ruch, panie prezydencie. Johnson był jednym z gołębi. Kennedy znalazł się w kleszczach. Myślę, że tego dnia, przez jakiś czas po zestrzeleniu samolotu, nie wiedział, co zrobić. Zatelefonowałem do żony i powiedziałem: jeśli zadzwonię jeszcze raz, zabierz dzieci i jedź do Missouri, do moich rodziców. Byłem pewien, że w poniedziałek zbombardujemy Kubę. Zgodnie z przyjętym wcześniej planem, wyrzutnia, która zestrzeliła samolot, powinna zostać zniszczona. Samoloty stały gotowe do akcji. Forsowali tę decyzję przez całe sobotnie popołudnie 27 października. Mówili: atakujmy. Jednak Kennedy wiedział, że to dałoby początek wojnie. Powiedział więc: mamy czas, poczekajmy. Zobaczymy, czy pojawi się korespondencja. To tylko jedna z historii. Życie jest znacznie bardziej skomplikowane niż polityka na wyższych szczeblach. Kryzys kubański dał liczne przykłady, że niezależnie od woli ludzi na szczycie, 3 lub 4 poziomy niżej może dojść do najróżniejszych wypadków. Zawodziły nerwy. Ludzie ciężko to znosili, a pomyłka jednej osoby mogła zaprowadzić nas na dno. Nie spaliśmy od wielu dni. Do tego upał, smród. Trzeba przyznać, że nie było łatwo. Wydarzenia na okręcie podwodnym B-59 rozegrały się 2 godziny po zestrzeleniu samolotu U-2.
Amerykańska flota stosowała wobec okrętów podwodnych taktykę zaczepną. Wykorzystywała sonar i bomby głębinowe, próbując zakłócić ich pracę i zmusić do wypłynięcia. Tam bombiad. Bombardowali nas. Było bardzo ciężko. To wszystko wzięte, конечно. My byli gotowi. Вот так вот я могу вам сказать. Mogę tylko powiedzieć, że byliśmy gotowi nacisnąć dowolny z przycisków i użyć choćby broni jądrowej. Z początku udawało nam się manewrować. W końcu jednak rozładowały się akumulatory i musieliśmy wypłynąć. Wokół stoją okręty. Naprowadzili na nas reflektor. Nadaliśmy komunikat. Przerwijcie prowokację. Okręt znajduje się na neutralnych wodach. W odpowiedzi dostaliśmy salwę pocisków smugowych. Każdemu mogą puścić nerwy, tylko nie daj Boże dowódcy. Nerwy zdali, jak mówicie. Kapitan nie wytrzymał. Do diabła, zaraz wam pokażemy. Przygotować wyrzutnie torped. Wszyscy pod pokład. Zanurzamy się. Luk to zajęty. Tymczasem luk był zajęty. Akurat przeciskał się przez niego sygnalista ze swoim reflektorem. W ostatniej chwili Archipow spostrzegł, że z jednego z okrętów nadają sygnał. Wala, zaczekaj, krzyknął. Wołają nas. Jak to wołają? A tak. I zaczynają się rozmowy. A rozmowy to już nie wojna. To były sekundy. Kapitanowi pozostało tylko dać ostateczny rozkaz i akurat w tym momencie nadział się na sygnalistę. Przypadek zmienił bieg wydarzeń. Gdybyśmy strzelili, ruszyłaby lawina. Do podobnych sytuacji dochodziło również na innych okrętach podwodnych. Był to niezwykle napięty moment dla całego świata. Kubańczycy okopali się i oczekiwali najgorszego. Sądzili, że ich kraj zostanie zaatakowany i zrównany z ziemią. Amerykańska inwazja miała być potężna i bezwzględna. Otrzymała kryptonim Operacja Płaszcz i zakładała zasypanie Kuby gradem bomb. Byliśmy gotowi na śmierć. Nie sądzę, by ktokolwiek na Kubie wierzył, że jest inne rozwiązanie. Żartowaliśmy, że w miejscu Kuby nie pozostanie nawet skrawek ziemi, tylko tabliczka mówiąca: tu leżała Kuba, grób imperializmu na półkuli zachodniej. Castro zrozumiał, że Moskwa i Waszyngton prowadzą rozmowy. A Sowieci nie informują go o ich przebiegu i nie konsultują się z Kubańczykami. Pomyślał: chwileczkę. Pozwoliłem Sowietom rozlokować tu swoje rakiety. Wplątałem się w starcie światowych potęg. Amerykanie grożą inwazją, a nasza przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Tymczasem Moskwa nic mi nie mówi. Gniew Castro doprowadził do jednego z najbardziej dramatycznych momentów tego kryzysu. Tego nie wymyśliłby nawet powieściopisarz.
Po długim wieczorze w towarzystwie sowieckiego ambasadora nad kiełbaskami i dużą ilością piwa Castro zapragnął poinformować Chruszczowa, że Kubańczycy gotowi są położyć głowy w imię socjalizmu. Komunikat Castro brzmiał: Stany Zjednoczone zniszczą rewolucję na Kubie, a potem zwrócą się przeciwko wam. Jeśli chcecie uratować socjalizm, musicie odpalić swoje rakiety, nim spadnie na was pierwszy cios. Fidel chciał przekazać Chruszczowowi dwie rzeczy. Po pierwsze, nie martw się o nas, jesteśmy gotowi zapłacić swoją cenę. Druga wiadomość brzmiała: musimy zapewnić sobie zwycięstwo. Logika nakazywała, byśmy uderzyli pierwsi. Po otrzymaniu listu Chruszczow miał powiedzieć: to wariactwo, zupełnie stracił rozum. Miał poczucie, że Fidel chce go pociągnąć do grobu. Dla Chruszczowa był to dowód, że kubański przywódca staje się niezrównoważony. Gambit Castro obrócił się przeciwko niemu. W kryzysowym momencie liderzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i osobiście podejmować decyzje. John Kennedy, nie Rada Bezpieczeństwa. Nikita Chruszczow, nie Komitet Centralny. Dwóch polityków, uważających się za orędowników pokoju, doszło na krawędź wojny. Zachowało się nagranie, na którym Kennedy mówi: jak mam powiedzieć światu, że idę na wojnę, kiedy oferta Chruszczowa nie kosztuje nas wiele? Rakiety w Turcji i tak nam się nie podobają. Są stare i niezbyt przydatne. Do tego prowokują. Jak mogę iść na wojnę? A wiedział, że następnym krokiem będzie wojna. W imię tych rakiet. Świat nigdy tego nie zaakceptuje. Zapytają, dlaczego nie zgodziłem się na wymianę. Jednak większość doradców uważała inaczej. W końcu Kennedy postanowił ich zignorować. Wysłał swojego brata Roberta Kennedy'ego na rozmowę z sowieckim ambasadorem Anatolijem Dobryninem. Miał mu przekazać, że Amerykanie gotowi są po cichu wycofać stare instalacje z Turcji, jeśli Sowieci wycofają rakiety z Kuby. Ameryka oficjalnie nie przyzna się do zawarcia ugody, a wycofanie broni nie odbędzie się równocześnie, niemniej się odbędzie. Chruszczow musi zaufać mu na słowo. Jest wieczór 27 października, czarna sobota. Kennedy wiedział, że jeśli to nie zadziała, pozostanie mu wydać rozkaz do inwazji na Kubę. Bob McNamara opowiadał, jak jadąc w sobotę do domu, zastanawiał się, czy przypadkiem nie po raz ostatni ogląda zachód słońca. Przerażające. Pozostało już tylko czekać. Tego wieczora ktoś zapytał, czy będzie wojna nuklearna? Co się stanie, jeśli nas zaatakują? Odpowiedziałem, że nie ma się czego obawiać. Zobaczymy błysk, ogromny wybuch, a potem będziemy martwi. As big as a kite.
Jako cele wytypowano 70 rosyjskich miast. Później dowiedzieliśmy się, że pierwsze trzy sowieckie rakiety wystrzelone z kosmodromu Plesetsk miały uderzyć w Nowy Jork, Chicago i Los Angeles. Każdy obywatel powinien mieć świadomość, że nasza planeta może być wkrótce niezdatna do życia. Pył wyrzucony do atmosfery spowodowałby nuklearną zimę. Chmury całkowicie zakryłyby słońce, a mróz dokończył dzieła zniszczenia. Pytanie, czy ludzkość zdołałaby przeżyć, jest czysto teoretyczne. Ci, co by przeżyli, zazdrościliby martwym. Toczyłaby się walka o resztki, przetrwaliby najsilniejsi, najbardziej agresywni i bezwzględni. Cała inteligencja poszłaby na śmietnik, świat rozsypałby się na strzępy. Pamiętam, jak patrzyłem w niebo i przyszły mi do głowy słowa zasłyszane w chicagowskim obserwatorium astronomicznym. Nie możemy zobaczyć ich wszystkich, ponieważ na przestrzeni lat niektóre planety dokonały autodestrukcji i zgasły. Czy i my dołączymy do tych planet? Rozumieliśmy, że wkrótce może nastąpić koniec. Tu Radio Moskwa. Premier Chruszczow wysłał dziś wiadomość do prezydenta Kennedy'ego. Władze nakazały demontaż instalacji rakietowych na Kubie i przewiezienie ich na terytorium Związku Radzieckiego. Wydaje się, że przynajmniej na chwilę świat zszedł z drogi wiodącej do globalnej zagłady. Obudziłem się w niedzielny poranek, włączyłem radio w sypialni i usłyszałem informację o wycofywaniu sowieckich rakiet pod międzynarodową kontrolą. Nie mogłem w to uwierzyć. Poczułem niesamowite szczęście i ulgę. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Chruszczow i Kennedy zawarli ugodę, że nasze wojska wycofują się, byliśmy tacy szczęśliwi. Wypełniliśmy zadanie, wyszliśmy z tego żywi i wracamy do domu. Nikita Chruszczow zgodził się wycofać rakiety przede wszystkim dlatego, że Stany Zjednoczone obiecały mu potajemny demontaż swoich wyrzutni w Turcji. To zapewniało poczucie równowagi sił. Dostał to, czego potrzebował. Mógł powiedzieć swoim generałom, że miał ważny powód do usunięcia rakiet z Kuby i kompromitacji w oczach świata. Tak zakończył się kryzys kubański. Strach ocalił planetę od zagłady. Strach Chruszczowa i strach Kennedy'ego. Obaj czuli egzystencjalny, pierwotny lęk przed wojną nuklearną i zniszczeniem naszej cywilizacji. Ciekawe, że Chruszczow nie obnosił się z wycofaniem amerykańskich rakiet. Mógł przecież ogłosić, to ja zmusiłem Amerykanów. Tak ich nastraszyłem, że Kennedy zabrał Turkom pociski. Jednak Chruszczow dotrzymał słowa. Sowieckie władze obiecały, że nie upublicznią porozumienia i nigdy tego nie zrobiły.
To najbardziej zadziwiająca część tej historii. Kto wygrał? Wszyscy, ponieważ wyszli z tego żywi. Mieliśmy szczęście, że w Białym Domu i na Kremlu zasiadali politycy, którzy woleli pomyśleć przed oddaniem strzału, którzy zastanowili się raz, potem jeszcze raz, a w końcu uznali, że nie trzeba strzelać w ogóle. Osobowość polityka jest niezwykle ważna i w kluczowych momentach historii może odmienić bieg wydarzeń. Kryzys kubański jest tego przykładem. Bardzo możliwe, że gdyby Biały Dom i Kreml znajdowały się w rękach ludzi mniej opanowanych, skończyłoby się to wojną atomową. To był straszliwy policzek. Chruszczow nie poinformował Castro o prowadzonych negocjacjach przed upublicznieniem porozumienia. Castro dowiedział się o nim z radia i był wściekły. Paradoksalnie zagwarantowało mu to władzę na następne 40 lat. Castro wyszedł na tym najlepiej ze wszystkich. Przekuł porażkę w zwycięstwo i w kolejnych latach otrzymywał od Rosjan ogromną pomoc gospodarczą. Fidel powiedział, mogą zabrać swoją broń atomową, ale broń moralna pozostaje u nas. Tej nikt nam nie odbierze. Warto zapamiętać, jak zachowywali się nasi obywatele, żyjący pod groźbą bombardowań i wojny jądrowej, a jednocześnie zdecydowani bronić swojego skrawka ziemi i poświęcić życie za ojczyznę. Na szczęście historia potoczyła się inaczej i uniknęliśmy zagłady. Kto wie, czym skończyłby się konflikt atomowy. Wykorzystanie we współczesnej wojnie broni jądrowej oznaczać będzie kres ludzkości. Nikt nie może sobie pozwolić na obojętność. Jutro będzie za późno. Co zrobi ludzkość z tą potęgą? Zastanawiałem się często, dlaczego nie potrafimy lepiej ze sobą współżyć. Ludzie popełniają błędy, tymczasem broń atomowa nie dopuszcza najmniejszego marginesu błędu. Jeśli ludzkość chce pozostać przy życiu, musi zlikwidować broń atomową. Nie ma wątpliwości, że wojna nuklearna spowoduje zniszczenie całej planety. Pomysł likwidacji broni atomowej niesie więcej szkody niż pożytku. Ta broń wymusza pokój. Bez broni atomowej nie byłoby zimnej wojny, tylko prawdziwa. Trzeba najpierw zmienić ludzką naturę, a dopiero potem pozbyć się broni atomowej. Nie sądzę jednak, by udało się zmienić ludzką naturę. Wojna między Pakistanem a Indiami albo izraelski atak na Iran. Sytuacja wymyka się spod kontroli i Izraelczycy odpalają rakietę atomową. Nieprzewidywalna Korea Północna. Nie ma innego wyjścia jak zlikwidowanie tej broni. Myślę, że pojawia się tu egzystencjalne pytanie o wolę zniszczenia cywilizacji. And civilization.
Алексеевичем Гагарином. Юрий Гагарин, первый человек в космосе, ujął to bardzo poetycko. Z góry Ziemia wygląda krucho i delikatnie. Nie powinniśmy eksperymentować z rzeczami, które mogą ją zniszczyć. Sprawa nie jest wcale przesądzona i należy rozważyć obie możliwości. Moim zdaniem nie trzeba likwidować broni atomowej. Ilu ludzi musieliśmy stracić w Afganistanie, Iraku, Wietnamie, tylko dlatego, że nie wykorzystaliśmy pocisków jądrowych. Mamy najlepszy arsenał nuklearny na świecie, ale jaki z niego pożytek? Nie musi być to broń masowej zagłady. Takiej broni nie można użyć, jeśli nie ma się ogromnej przewagi uzbrojenia i możliwości dostarczenia jej nad cel. Trzeba tylko mieć pewność, że jeśli zaczniemy, to będziemy konsekwentni aż do końca.